Radio Kraków. To zespół Coldplay Christmas Lights w Radio Kraków 13,5 minuty po godzinie 14. Ograniczenie liczby nauczycieli uczelni szkolących nauczycieli, wymagane tytuł magistra oraz między innymi egzamin państwowe. Tak, według ministra Jarosława Gowina powinien się zmienić system kształcenia nauczycieli i o tym porozmawiamy z naszym gościem, doktorem Stanisławem Kowalem, szefem studium kształcenia i nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego. Dzień dobry, witam, panie doktorze. Jacek Bańka, także naszym studiu. witaj Witajacku. Dzień dobry, temat edukacji nieustannie powraca i powracał będzie przed nami burza związana z reformą edukacji, przed nami także nie tylko zapowiedź strajku z ZNP, lecz Także ogólnopolskiego referendum. Zatem, panie doktorze, jaka powinna być odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na reformę edukacji? Inaczej, co powinno się zmienić w szkoleniu nauczycieli? Tak, to znaczy rzeczywiście Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może zrobić jedną rzecz. Może zastanowić się nad tym, jakich nauczycieli przygotowywać do naszego systemu edukacji. No i rzeczywiście pan wicepremier Gowin zajął się tym poważnie. Można powiedzieć, że uczestniczył w konferencjach. Widać jego zainteresowanie tym problemem. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. No bo jako szef studium kształcenia nauczycieli wychodzę z założenia, że możemy mieć różne reformy, ale rzeczą zasadniczą jest przygotowanie do dobrych nauczycieli, żeby te reformy tworzyć, żeby żeby, no, działać. Nie ma reformy bez dobrych nauczycieli, po prostu. Wobec tego, wobec tego no, bardzo mnie cieszy to, że pan minister Gowin mówi o tym, że się tym interesuje i że z perspektywy ministerstwa no, jest to jedna z rzeczy, które można zrobić. Panie doktorze, jak pan patrzy na, na, na reformę edukacji, no, forsowaną, można tak powiedzieć, przy sprzeciwie części społeczeństwa przez minister zalewski. No, i to, że mamy znowu chemię, znowu biologię, czteroletnie nauczenie początkowe, to ten nowy nauczyciel potrzebny jest od zaraz. No, myślę, że od zaraz, tak, tak, tak. To ja chciałbym, żeby już dawno temu był ten nowy nauczyciel, ale, ale cały czas tkwimy w pewnym, można powiedzieć, takim XIX wiecznym paradygmacie przygotowywania nauczycieli. Czyli możemy powiedzieć, że mamy nauczyciela, który przede wszystkim jest specjalistą przedmiotowym, no i do tego ma jeszcze inne kompetencje. No, współcześnie w kształceniu nauczycieli, to w, w innych krajach mówi się bardzo wyraźnie o tym, że nauczyciel powinien być specjalistą od rozwoju uczniów przede wszystkim. Czyli to ma być taki człowiek. Człowiek, który zna się na psychologii, pedagogice, rozwoju, umie nawiązywać relacje, umie się komunikować z uczniami. No i oczywiście jest specjalistą przedmiotowcem, ale ta kolejność jest odwrócona, prawda? Czyli stawiamy na te kompetencje komunikacyjne. Niektórzy mówią miękkie kompetencje na pierwszym miejscu, a to co u nas jest na pierwszym miejscu, czyli kompetencje przedmiotowe, no troszeczkę schodzą na ten na, na to drugie miejsce I, i to jest dobra tendencja I, i chciałbym, żeby tak można było zmieniać edukację nauczycieli w tym kierunku. No ale też zmienia się takie powszechne spojrzenie na nauczyciela. Często się tak mówiło na kierunkach pedagogicznych, że a do szkoły trafiają ci, którzy się którym się nie udało, a jeszcze do podstawówki to to, to tym, którym karę. nie udało się właśnie za karę do kwadratu. No, no coś takiego jest. i Ja tutaj troszeczkę boleję nad tym, bo ale to Chyba sami sobie jesteśmy winni, ponieważ no, studia nauczycielskie były synonimem studiów łatwych. Łatwych, takich studiów, które łatwo skończyć. No, można nawet powiedzieć, że niektórzy żartują, że tyle samo osób zaczyna, ile kończy, że nie ma żadnego odsiewu, nie ma żadnej selekcji. No i pytanie, czy tak musi być? Czy rzeczywiście możemy sobie na to pozwolić? O może w ten sposób. Czy możemy sobie pozwolić na takie kształcenie nauczycieli? I tutaj oczywiście przychodzą na myśl różne przykłady innych krajów i, i no i jednak selekcji do zawodu, czyli gdybyśmy zapytali, czy, czy co mamy zrobić, no to potrzebna nam jest potrzebny nam jest pewien rodzaj selekcji na wejściu do systemu, czyli to co robią finowie mają bardzo wysoki poziom kształcenia nauczycieli, no tak jak pan powiedział w Polsce, jak ktoś mówi, no skończyłem studia nauczycielskie, to czasem słyszymy, no Trudno. No cóż, no, zdarza, się, zdarza się, nie udało ci się coś w życiu. Natomiast w Finlandii, jeżeli ktoś, Finlandii, jeżeli ktoś skończy studia nauczycielskie, to jest, no to, to jest podziw, ponieważ to są tak trudne studia. To są studia naprawdę bardzo wymagające. Oni ustawili bardzo wysoko poprzeczkę i w Finlandii dwa rodzaje zawodów cieszą się takim prestiżem, też ze względu na to, jak trudno do nich się dostać. To jest zawód lekarza i nauczyciela. No i mnie się marzy, żeby, żeby w Polsce było tak, że nie tylko mówi się o tym, że nauczyciele mają, duży prestiż, że powinni być autorytetem, ale że naprawdę są tak przygotowani, że to już na wejściu wiadomo, jak skończyłeś studia nauczycielskie, no naprawdę muszy, musisz być świetny. Już pan kiedyś tutaj o tym mówił, zresztą o tym też wspomina minister Gowin, tylko wybrane uczelnie miałoby kształcić w takim razie hmm. nauczycieli. Rozumiem, że te najlepsze, na przykład które? No te, które prowadzą badania w tych zakresach, w których przygotowują. To znaczy, no nie może być tak, że uczelnia, która jest uczelnią techniczną przygotowuje polonistów. Uczelnia, która jest uczelnią ekonomiczną przygotowuje historyków. Ja przed przyjściem tutaj tak zrobiłem sobie taki rekonesans w internecie i znalazłem studia podyplomowe dla polonistów trzysemestralne. Co można dzięki tym studiom osiągnąć? No wyobraźmy sobie, że jesteśmy po trzyletnich studiach z biologii i mamy uprawnienia nauczycielskie do nauczania biologii. Po w trzech semestrach studiów polonistycznych, podyplomowych, prowadzonych przez, uwaga, szkołę ekonomiczno-humanistyczną, w porozumieniu z niepublicznym ośrodkiem kształcenia nauczycieli, możemy zacząć uczyć języka polskiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Słyszycie, panowie, po trzech Trzech semestrach studiów zostaje polonistą, idę do szkoły i przygotowuję, przygotowuję uczniów do, do, do kolejnych etapów edukacji. No to jest szokujące, prawda? To, 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 to budzi grozę. Czy to miałby oznaczać, że, że w takim razie nauczyciel uczyłby się 5 lat, nie tak trzy plus dwa? To znaczy, jest, taki postulat, tak, 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 jest mhm. taki postulat, żeby były to jednolite studia pięcioletnie, ale także jest złagodzona wersja tego postulatu, żeby przynajmniej zaistniała kontynuacja, czyli studia licencjackie trzyletnie polonistyczne i potem studia dwuletnie także polonistyczne, a nie tak jak jest teraz, że student może trzy lata studiować polonistykę, a potem na przykład fizykę. I, no, i y, sami sobie zadajmy pytanie i odpowiedzmy sobie od razu, no, jakie ma kompetencje do y, uczenia fizyki po, po studiach polonistycznych. Oczywiście to są rzadkie przypadki, to troszeczkę przesadziłem z tym przykładem, ale rzeczywiście no, trzeba, trzeba się temu przyglądać i trzeba y, zwrócić uwagę na to, że chcemy mieć naprawdę dobrze wykształconych nauczycieli. I pytanie, czy w dwa lata można dobrze przygotować nauczyciela do pracy? Ja od, od razu odpowiadam, nie. Czy w trzy semestry można przygotować polonistę? Od razu mówię, nie. I jest to skandal, że takie rzeczy się dzieją. Kolejna rzecz, o której już tutaj mówiliśmy, mianowicie studia magisterskie i to na każdym poziomie. Uczysz w podstawówce, nawet w tym nauczeniu początkowym 1.4 musisz mieć magistra. Dlaczego nawet? To najważniejsze, No to właśnie. To o tym, skoro wspominaliśmy tutaj minister, mi, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, no to też miał tutaj przekonywać, że najwybitniejsi nauczyciele powinni trafiać właśnie do podstawówki. Dlaczego tak? Tak, zadziwiające, prawda? Bo, bo w takim przekonaniu społecznym istnieje taka, takie, takie, właśnie istnieje takie przekonanie, że ach, tam do nauczania początkowego i do wychowania przedszkolnego, to każdy tam może sobie jakoś iść i poradzić sobie. No i wiemy już, i jest to potwierdzone badania. Naukowymi, że to, co zasiejemy w tym okresie, to wyrośnie później. Jeżeli w tym okresie zepsujemy, czyli wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe 1-3, teraz będzie 1-4, to są najważniejsze okresy rozwojowe i potencjał dziecka albo zaczynamy otwierać, co potem zaowocuje, albo zaczynamy dusić to dziecko w tym potencjale. I teraz jeżeli my marzymy za ileś tam lat, tak jak to pan minister Gowin mówi, o gospodarce innowacyjnej, a nie imitacyjnej, to musimy postawić akcent na te etapy kształcenia. Czyli jeżeli będziemy mieć świetnie wykształconych nauczycieli nauczania początkowego, wychowania przedszkolnego, to zaowocuje. I proszę zobaczyć, jak to dotychczas było zaniedbywane. Wydaje się, że no, po prostu no, na tym etapie to każdy może uczyć. To jest łatwe, przyjemne, tam jakieś piosenki z dziećmi i tak dalej. Nie, nie, to, to, jest, to jest fantastyczny okres rozwoju dziecka. Kolejna rzecz, już tutaj wspomina, dodatkowy egzamin państwowy. No to co ten egzamin państwowy by, by badał, skoro, skoro mamy dobrze wykształconego w tym bloku takim pięcioletnim z, z magisterium nauczyciela, który uczy w szkole podstawowej, to to jeszcze trzeba, żeby był dodatkowo egzaminowany taki nauczyciel? Tak, panie, redaktorze, to, to nie jest nic dziwnego. W wielu krajach. Europy i w wielu krajach świata jest taki egzamin państwowy. Jak wiemy, także w wielu profesjach jest taki egzamin państwowy. Prawnicy, lekarze najpierw kończą studia, a potem potwierdzają swoje kompetencje zawodowe takim egzaminem państwowym, więc nie powinno to nikogo dziwić. Teraz pytanie, czy chcemy mieć nauczycieli na najwyższym poziomie, czy chcemy się zgadzać na to, że no, po prostu jest tak jak jest i, i, i oni są świetni, fantastyczni. Aha, chciałem nadmienić. Mamy wielu świetnych, fantastycznych nauczycieli, żeby nikt nie odczytał mojej wypowiedzi jako jakiejś takiej Doktorze, generalnej krytyki. Cały czas to słyszymy w Krakowie Mamy świetnych nauczycieli, reforma się uda, mamy doskonale przygotowanych nauczycieli. Przecież cały tak, czas to, to słyszymy. znaczy, Ja chciałem powiedzieć, że um, mamy wielu świetnych nauczycieli. Aha. Ja nie powiedziałem, że wszyscy są tacy. I wiem, że można tutaj bardzo wiele jeszcze zrobić. I taki egzamin państwowy mógłby być formą um, no jednak selekcjonowania tych najlepszych do zawodu. I, I Proszę zobaczyć, dwa sita. Jedno to jest przyjęcie do zawodu, a drugie jeszcze jedno sito. Um, no właśnie już po ukończeniu studiów mamy takie egzamin państwowy. Oczywiście pani minister Zaleska powiedziała, że nie chce tego egzaminu państwowego, więc będzie bardzo trudno go wprowadzić, no ale możemy o nim dyskutować. Możemy przynajmniej sobie tutaj porozważać różne warianty, różne możliwości. Panie doktorze, ale jest miejsce na taką dyskusję w tym zgiełku wokół reformy związanej z edukacją, bo jak się wydaje, mamy, mamy przede wszystkim awanturę i, i nikt tak naprawdę nie mówi o takich rzeczach, aczkolwiek było to spotkanie w Krakowie, do którego się pan odwołuje, jak, jak dzisiaj tutaj poruszamy w studiu Radia Kraków. To znaczy rzeczywiście jest wiele zgiełku, ale muszę przyznać, muszę tutaj docenić pana ministra Gowina, to jest bardzo spokojny człowiek i on chce rozmawiać o rzeczach ważnych. Proszę zauważyć, no, no mógłby pominąć ten wątek, mógłby zająć się w jakimiś innymi ważnymi sprawami, a on y, y, przyszedł na konferencję dotyczącą kształcenia nauczycieli no i jak sam potwierdził, y, rzadko zdarza się, że że wicepremier spędza na konferencji 5-6 godzin i rzeczywiście od początku nie tylko otworzył konferencję, nie tylko uśmiechnął się do zgromadzonych, ale uczestniczył w dyskusji, zabrał głos, dopytywał się o różne elementy naszych propozycji. Naprawdę widać było jego zaangażowanie, więc jest wiele zgiełku, ale mamy też takiego spokojnego ministra Gowina, który może sprawiać wrażenie może czasem zbyt spokojnego, ale to bardzo dobrze. W takim, w takim klimacie ten jego spokój jest naprawdę bardzo cenny. To jeszcze zapytam pana na koniec o dwie rzeczy. O kodeks etyki nauczyciela. To to z jednej strony o tym, o tym też się mówi, co miałby ten kodeks definiować. No i co z kartą nauczyciela, hmm. według pana. Y tak, dwa trudne, dwa trudne pytania, bo tak, kodeks etyki zawodowej nauczyciela, no, jakiś mój profesor na uczelni dawno temu powiedział, że już mamy wiele kodeksów i gdybyśmy je stosowali, byłoby świetnie, no, mamy taki kodeks 10 przykazań, różne kodeksy, prawda? Więc mnożenie kodeksów wydaje mi się zbędne. Nie czuję kodeksu, nie czuję. Oczywiście mogą być jakieś, jakieś zalecenia, możemy spisać jakąś taką deklarację, możemy się na tą deklarację powoływać, ale ja nie wiem, czy to powinny być kodeks, prawda? To, to nie wiem, ale, ale zawieszam tutaj. Ja mówię, nie wiem, mam wątpliwości i trzeba o tym dyskutować. Natomiast karta nauczyciela jest. Y jest trudnym dokumentem, ponieważ oczywiście ona zabezpiecza nauczycieli, zabezpiecza stanowiska pracy, ale z drugiej strony zamyka także to, co ważne, czyli pewną możliwość selekcji, możliwość ruchu w zawodzie, możliwość wymiany na stanowiskach. Powiem tak: zbyt dużo bezpieczeństwa nie służy dzieciom. To znaczy, jeżeli nauczyciel czuje się zbyt zabezpieczony, no, zagnieżdżony i nie ma żadnej szansy, żeby to się zmieniło, no to wiemy, że to nie będzie skutkować rozwojem, motywacją do pracy, będzie skutkowało no, stagnacją. Więc yy... No, z kartą nauczyciela jest trochę problemów. I tak na koniec, już naprawdę na koniec pozwoli pan na taką, taką refleksję, no bo jak tutaj rozmawiamy od kilkunastu minut, no to okazuje się, że tych, tych problemów jest znacznie więcej niż, niż w tej, tej takiej dyskusji wokół zmiany struktury edukacyjnej, że wcale to nie jest takie proste, że to jest policzone, wszystko wiadomo, jak będzie poukładane. No tak, trochę, trochę się ślizgamy po powierzchni. To znaczy, ja myślę, że cały czas dostajemy od polityków informacje e, ważne, ale nie schodzimy głębiej. I, I ja może już mówiłem o tym kilka razy, ale jeszcze raz powiem, dla mnie to zejście głębiej to jest zejście do poziomu nauczyciela. To jest zejście do poziomu świadomości nauczyciela. To jest zejście do człowieka. Znaczy, człowiek w tym jest najważniejszy. Nie zmiany strukturalne, nie to zamieszanie całe, tylko czy nauczyciele chcą zmiany, czy ją zaakceptują, czy chcą się rozwijać, czy będą. Jakby, czy wejdą w reformę. Prawda? Więc to jest, to jest najważniejsze. Zgiełk ucichnie. A dzieci pozostaną i trzeba dalej z nimi pracować. I teraz ważne jest, żeby nauczyciele byli zmotywowani do pracy, żeby chcieli jak najlepiej wykonywać swoje, swoje obowiązki. No i my musimy też postarać się o to, żeby stworzyć im dobry klimat do, do, do realizacji ich obowiązków. Bo myślę, że nauczyciele nie lubią tego zgiełku. Oni teraz mówił Pan o tych strajkach, o, o tym zamieszaniu. Myślę, że żaden nauczyciel tego nie lubi, bo to, to burzy pewien porządek, to burzy, burzy ten spokój potrzebny w edukacji. No ale żyjemy w demokracji, więc, więc każdy ma. Ma prawo zabierać głos, ma każdy ma prawo no. dyskutować, protestować, <laughs> zajmować mównicę i tak No to w zgiełku, czy, czy, czy już po opadnięciu tego, tego kurzu, będziemy dalej z pewnością o, o problemach związanych z edukacją tutaj rozmawiać. To tyle dzisiaj Stanisław Kowal, dyrektor Studium Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za naszym gościem rozmawia oczywiście Jacek Bańka 28.